które w czasu mojej młodości były nie tyle co hitem, co bardzo wciągające były. Także już niedługo na pewno. A jak nie niedługo, to na pewno w bardzo bliskiej przyszłości postaram się to nagrać. Jak na razie, mówię, lecimy z Harrym. Także mamy jeszcze Harrego tego. I Harrego Insygnia Śmierci. Aha, to później. O, to później chyba z tego co pamiętam. Tu nikogo nie ma. W pobliżu. Dobrze, że są autozapisy. Nie wiem jak mam ściągnąć, kurczę. Nie wiem jak mam ściągnąć. Wingardium Leviosa! Tom. Chyba, że... chcę ściągnąć tamte godło, wiecie? No niestety nie mogę trafić. Taka już, widzicie. Ej no. No trudno. Będziemy pamiętać o tym godle. Idziemy dalej. Aha, mamy speeda. Także jest dobrze. Luna, chodź. Tutaj sobie zbierzemy tarczochy. Aha, co chciałem jeszcze powiedzieć? Wrzuciłem Hopkinsa. Także jedna też z tych starszych gier, które pamiętam, były takim przełomem. No, nie tyle co przełomem, co bardzo wciągającymi grami, tak jak już mówię. Bardzo dużo czasu poświęciło się na nie, żeby dojść do czegoś. Nie wiem, one wtedy były takie strasznie długie. Się rozmawiało. Ciekawe, z kolegami. Co powie Dumbledore w tegorocznej mowie. A gdzie jesteś? A co tam trzeba zrobić? I tak dalej. O właśnie, zdobyliśmy tyle tarcz, że nam przybyła jedna. Także jest okej. Tutaj jeszcze pójdziemy. Szukam blondatków niepospolitych. Troszeczkę mi przypomina ich. To nie ich ta muzyczka. Tak w pewnych momentach ścieżkę dźwiękową z Wiedźmina. A propos, nie wiem czy nie zawieszę mojej działalności, albo nie, mam lepszy jeszcze pomysł. A już mam dwie rzeczy do powiedzenia. Jeden to ten pomysł, na który właśnie wpadłem, bo oczywiście wychodzi, już nie wiadomo, 17 albo 15 maja, zaraz dokończę. Jak wiecie, nie ma dnia, by ciemne moce nie próbowały wedrzeć się do zamku. Dlatego podjąłem decyzję o reaktywacji klubu pojedynków w tym roku. A teraz przywitajcie... Co się stało z ręką Dumbledora? ...profesora Horacego Slughorna, który ponownie obejmie stanowisko nauczyciela eliksirów. Tymczasem stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią obejmie profesor Snape. Nie! Jak Dumbledore mógł na to pozwolić po tym wszystkim? Przysięgam uroczyście, że knuję coś niedobrego. Koniec, psot. Ma to przynajmniej jedną dobrą stronę. Na stanowisku nauczyciela obrony przed czarną magią ciąży klątwa. To ostatni rok Snape'a, a ja osobiście będę trzymał kciuki, żeby doszło do kolejnej śmierci. Sądziłam, że wybierze pan eliksiry, panie Potter. A może już nie chcesz zostać Aurorem? Musiałbym zdać suma na wybitny. I tak było, gdy przedmiotu nauczał profesor Snape, ale profesora Slughorna w zupełności zadawala powyżej oczekiwań. Świetnie, pójdę tam natychmiast. Chodź, Ron. Ale ja nie chcę robić eliksirów. Jestem w tym beznadziejny. Nie wiem, jak to zrobimy. Przecież pół zamku zamknęli Aurorzy. Zapytam prawie bezgłowego Nika. On zna wszystkie skróty.
Nie potrzebujesz pomocy, naciśnij N, aby przywołać prawej bezgłowego Nika. Naciskamy N, bo nie mamy nic innego do roboty, nie możemy się ruszyć, kurde. Naciskamy N. Niech to szlak! Jak się miewamy w nowym roku szkolnym? Mam nadzieję, że ponowne zdobycie Pucharu Quidditcha przez Gryffindor będzie formalnością. Pewnie, ale teraz muszę dotrzeć na eliksiry. Wiesz, jak obejść zabezpieczenia? Ależ oczywiście. Za mną służę pomocą. Przynajmniej w tym roku nie będzie Snape'a na eliksirach. Ciekawe, jaki jest Slughorn. No, i co ja mówię, że 17 czy 15 wychodzi Wiedźmin 2. Oczywiście, jeżeli nie ulegnie opóźnieniu, ta. Premiera. Więc, miałem powiedzieć, że zawieszę działalność, w sensie zagrajmy. Wingardium Leviosa! By sobie pograć spokojnie, bo jestem, można powiedzieć, fanem tej serii. O, właśnie, tam zrobiliśmy następne godło. Jestem fanem tej serii, więc nie odpuszczę sobie jak najszybszego zagrania Wiedźmina. Niestety. Muszę to zobaczyć, muszę w to zagrać, muszę to poczuć. Ale co stoi na przeszkodzie, żebym grał jednocześnie nagrywając to. Także byłoby to kompletnie na ślepo. Tak jak tak jakbym włączył, tak wszystko razem bym przeżywał no od nowa, nie? Bez żadnego ściemniania i tak dalej. Także tak na pewno zrobię. Żeby nikt nie miał mi za złe, że nie mówiłem, bo ja już mówię. Tak. Ale Harry, no właśnie, o to mi chodziło. A tu jest zamknięte. Muszę znaleźć inną drogę. Także uprzedzam. Mam nadzieję, że będziecie chcieli sobie popatrzeć, jak gra. Ojej. Co jest? A, właśnie. No jak nie? To trudno. Łooo, Harry nie spadnie. Ups. Ale już się naprawdę nie mogę doczekać Wiedźmina na następnej części, naprawdę. Już mam na zamówiony pre-order. Także czekam tylko na premierę. Jestem niecierpliwy. Mam nadzieję, że to szybko zleci. Wiem też tą. Nie wiem, jak to nazwać. O, tam jest tarcza. Biłem też. Kurczę. Następne godła! Jakby to powiedzieć? Płytkę ze ścieżką dźwiękową z Wiedźmina. Oraz naklejkę. Była tam w środku i jakaś tam dodatkowa zawartość, w sensie odblokowania później jakichś specjalnego zakańczania jakichś ciosów, w sensie zakańczania życia. Bardzo ciekawa sprawa, bo nie dość, że to mam, to mogę sobie spokojnie odliczyć później tą kwotę, czyli 20 zł w tym momencie, od zakupu gry w czasie premiery, prawda? Z paragonem oczywiście.
Nie, myślę, że to bardzo fajna opcja. Już tak wcześniej było z tym. Raz tak zrobiłem z Prince of Persia, tym nowym, 2010 chyba on wyszedł, czy 2000? No tak, 2010. O, nie trafiłem. Także też, tam była jakaś książeczka taka przy okazji 3D. Znaczy, tak była zrobiona, że można było oglądać w okularach 3D jakieś tam obrazki. No, kurczę, ladę. Tamto godło? Ajajajaj. Także to bardzo fajna opcja. Bo nic na tym nie tracimy. Oczywiście, jeżeli chcemy kupić tą grę, to nic na tym nie tracimy, tylko możemy skać. No kurczę, bele. Przeszkadza mi tutaj ta pochodnia. Ło, gdzie ja to posłałem? Patrzcie, no nie zrzucę tych godeł. Godeł? Godeł? A jest coś mniejszego, żeby rzucić? Nie ma nic mniejszego, to jest dziwne. Wingardium Leviosa! Cóż, będziemy próbować. Wow, ale rzuciłem. O, Harry. Łap, łapkę. Łapkę. Ale czemu nie możesz tego wyżej podnieść? Szkoda, że... Aj, no tego odpłopu się nie da. Szkoda, że nie da się jeszcze sterować tym Wingardium Leviosa tak do góry i na dół. Pod prawo, w lewo. Aj. Zobaczcie, no. O! Aj! Prawie. Nie, jeszcze. Łapka to jednak za duże jest coś. No cóż, damy sobie na razie z tym spokój. Przyjdzie czas na zbieranie godeł. A tymczasem pozbieramy sobie mniejsze godełka. Bardzo przyjemne. O, tu jest dużo. Szukam też po drodze czegoś mniejszego, by rzucić w te godła, tam byłem. Niestety nic nie ma w pobliżu. A to pech. A, idziemy prawie bezgłownikiem. O, właśnie. A to trzeba zreparować. Nie, Harry. Zreparować. Aha, ty jeszcze tego nie znasz. No trudno. To idziemy. Idziemy za prawie bez głowy. Aha, jeszcze coś miałem powiedzieć. A biec szybciej. No dobrze. Ale ja nie chcę biec szybciej, bo ja chcę pozbierać sobie mini godła. Jeszcze coś miałem powiedzieć. Właśnie. Po wstawieniu Hopkinsa w czterech filmikach zauważyłem, że zaraz, znaczy w niedługim odstępie czasu, bardzo krótkim. Jakiego godło? Gdzie? Gdzie? Posłuchaj się, Rob. A tutaj nie ma. A, tu. Widzę. 15. W niedługim odstępie czasu na czterech moich filmikach Hopkinsa pojawiły się trzy negatywne komentarze. Nie tyle co komentarze, to co trzy negatywne oceny w tym sensie tych kciuków. Powiem wam szczerze, że jakoś mnie to specjalnie nie rusza, ale chciałem poruszyć ten temat, że no jest to troszeczkę dziwne. Bo się założyć, że zrobiła to jakaś jedna osoba. Można powiedzieć, że specjalnie. Albo i nie. Nie wiem. O, tam jest jeszcze jedno wydło.